15 lipca 2011 roku jesteśmy w Domu Opieki Społecznej na ulicy Szpitalnej w Tarnowie. I tutaj odwiedziłem pana Adama Niziołka. Dzień dobry. Cieszę się, że pan jest tutaj, ale niech pan mi opowie, powie znajomym, jaka tutaj jest sytuacja pana czeka. No, bardzo dobrze. Tutaj jest pan. Tak, rehabilitacja i ćwiczę. I tutaj na pokoju zadowolony jestem. Są koledzy, prawda, tak. I pomagają mi, czy napić, czy co. No i widzę, że czysto jest tutaj. I przestronnie właśnie widzę. Wszystko czyste i widzę, wszystko, no soki łóżka, są, łóżko jest elegancko posłane. No i tutej soki stoją i tego, to nawet nie to co w Żuchowej, a co dopiero w tamtym. No. I nie miałem w Żuchowej, to ja nic. No dobrze, ale niech pan powie. Nie chciałem, bo źle. A niech pan powie, jaka jest teraz pana tutaj sytuacja? Czy pan wie, jaka jest sytuacja? Jak długo tutaj pan będzie? Na czas nieograniczony. Na czas nieograniczony. No, czyli jest tu pan na stałe? No, jest na razie na stałe, ale jak teraz, bo to poszło do Sądu Wojewódzkiego. Do Sądu Wojewódzkiego, administrackiego. Aha, czyli w zasadzie co pan do czasu, dopóki nie będzie ta sprawa będzie, a potem. No nie wiadomo, że się potem będzie. Potem nie wiadomo, aha. Aha. No nie, to zobaczymy, co, jak sąd się ustosunkuje do tego. Ja po prostu, wie pan, może zrobimy tak, że pan mnie upoważni, żebym w pańskich sprawach mógł występować. Nie, to o tym potem pogadamy i wtedy, bo pan sam nie może wystąpić, ani napisać, ani nic z tego, także to zastanowimy się, jak to prawnie rozwiązać. No ale cieszę się, że na razie tutaj pan jest. No to niech pan, może pan pozdrowić tam znajomych. No, pozdrowić wszystkich znajomych. No dobra, to na razie. Dziękuję.